15 osób. Śmierć trzech z nich spowodowana jest przez młodych kierowców. To właśnie oni stanowią największe zagrożenie, ale oni też najczęściej padają ofiarami tragedii. Dlaczego tak się dzieje? Specjaliści mówią z jednej strony o braku wyobraźni i doświadczenia, a z drugiej o brawurze i tendencji do nadmiernego ryzyka. A my pytamy, czy jest jakiś sposób, żeby zmienić te czarne statystyki? Adrenalinę, w pewnym sensie poczucie wolności. Po prostu no, jest inaczej niż na co dzień. Na pewno nie przekraczam gdzieś tam 200 na godzinę. No myślę, że tak było z kosmos 50 km na godzinę. Maciek jechał z ronda zgrupowania Radosław, wjeżdżał na most Gdański w niedzielę w południe. Na mokry nawierzchni, jego samochód wpadł w poślizg, uderzył w drzewo, Maciek zginął. Jechał na uroczystość z okazji 50. urodzin swojego ojca. Rywalizacja, obecność kolegów w tym samym wieku, chęć do pokazania się, że ja sobie świetnie radzę, że jestem mocny, silny, szybki, lepszy niż inni. Nas zaszokował fakt, że codziennie ci młodzi kierowcy właśnie między 18 a 24 rokiem życia powodują wypadki, w których giną trzy osoby. Sama ta skala tego zjawiska przynajmniej nam wydała się po prostu ogromna. Stąd też uznaliśmy, że to jest ten najważniejszy kawałek komunikatu, który w kampanii się pojawia. Celem kampanii jest ograniczenie ilości wypadków, szczególnie tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym, które powodują młodzi ludzie, a by ten cel osiągnąć, należy uświadomić pewne zagrożenia. Większość wypadków to jest na skutek nadmiernej prędkości, nieudzielenia pierwszeństwa, nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych, no i niestety często alkohol, do tego narkotyki. Młodzi kierowcy mają więcej zachowań ryzykownych. To często tłumaczy się stosunkowo niewielką jeszcze dojrzałością emocjonalną i mają doświadczenie. A równocześnie podejmowaniem zachowań, których ten młody człowiek jeszcze nie jest w stanie przewidzieć. Pewna para młodych wzięła w sobotę ślub. I we wtorek, w następnym tygodniu, a więc tutaj kilka dni po ślubie, grupa młodych ludzi przyszła odwiedzić państwa młodych w mieszkaniu. Młody człowiek, student pierwszego roku Politechniki Warszawskiej, jechał bardzo szybko na niewielkim łuku jezdni, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, potrącił 7 osób, 3 zginęły na miejscu zdarzenia, 4 doznało obrażeń ciała, przewiezione zostały do szpitala. Jedna z tych czterech zmarła. To był ten pan młody. Sama prędkość, ona fascynuje ich. Otrzymując te kluczyki, prawda, do tego samochodu, jak nie sprawdzić, ile tych koni mechanicznych ma w tej chwili? Taka kampania, żeby była skuteczna, powinna po pierwsze trwać 3 lata. Po drugie, musi być adresowana do tej grupy, na którą jest nacelowana, czyli musi wzbudzić zainteresowanie. Musi przekonać te młode osoby, że zmiana zachowania jest potrzebna, że ich zachowanie może mieć przykre konsekwencje. Mogą oni zginąć albo ktoś z ich rodziny. No i musi im ta kampania pokazać, że ta zmiana jest możliwa. Czy akcja zupełnie do mnie nie trafia? Powinna być przeprowadzona w inny sposób, jeżeli chodzi o marketing, o reklamę i przede wszystkim powinna być trochę lepiej skierowana na daną grupę docelową, osoby, które po prostu w tej grupie wiekowej. Trafia to do mnie, natomiast no, ja uważam, że jeszcze bezpieczniej nie robię, nie stwarzam zagrożenia na drodze. Od lat uważamy, iż nie sama kara jest tym czynnikiem, który sprawi, że na drogach będzie bezpiecznie. Trzeba ludziom uświadamiać, jakie są potężne zagrożenia, jakie są skutki społeczne. W większości wydaje się, że wypadek kończy się na drodze, ewentualnie na sali sądowej. To nie jest prawda, dlatego że w naszym kraju nie mówi się o tych ludziach, którzy z wypadkiem są związani, chociażby nie uczestniczyli. Ich trzeba przygotować do tego, żeby oni mogli użyć wyobraźni, żeby oni wiedzieli, gdzie jest zagrożenie, gdzie jest ryzyko. Do tego trzeba zmienić program szkolenia.
myślę, że robienie kołtarzyków z trasy manewrowego no, nie są potrzebne. Dzisiaj tak naprawdę kierowca powinien pokazywać te wszystkie elementy ruchu. Cały przekaz szkolenia, on nie służy podstawowym zasadom bezpieczeństwa. Użyj wyobraźni, to wtedy, jeżeli jest tak jak tutaj, że przyjechał, zobaczył, jakie prawa rządzą samochodem, dlaczego ten samochód traci przyczepność, dlaczego trzeba kręcić kierownicą w lewo, chociaż mnie się wydaje, że w prawo, to jest po to, żeby zobaczyć, co doprowadza do utraty przyczepności. W niektórych krajach europejskich jest właściwie dla młodych kierowców przymus odbywania takich szkoleń. Myślę, że Polska jest na takim etapie, gdzie powinno się to wprowadzić takim przymusem. Powinna wreszcie powstać z prawdziwego zdarzenia ustawa o kierowaniu i tutaj powinniśmy wszystkie elementy uwzględnić. Nie krytykujemy się nawzajem się z ośrodkami szkolenia, ale chcemy razem zrobić zmianę wszystkiego, i szkolenia, i egzaminowania. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś opowiadał, jak instruktor nauki jazdy go przygotowywał do jazdy w nocy. Albo jak go przygotowywał do jazdy po ślisku. No może powiedział, wiesz, jak jest ślisko, to jeździ ostrożnie. Dzisiaj instruktorem może zostać każdy. Niezależnie od tego, ile lat jeździ. I moim zdaniem to jest też element taki, że ludzie powinni nauczać ci, cokolwiek umieją i mają jakieś doświadczenie. To jest symulator zderzenia mniej więcej przy prędkości 6 na godzinę. Chodzi o to, żeby sobie uświadomić, jakie siły działają przy tak malutkiej prędkości, a resztę dopowiada nam wyobraźnia. Samochód wypadł pasażer, ponieważ miał zapięte pasy. Samochód uderzył w słup, ten słup zakopany 2 metry w ziemię wyrwał i na tym słupie wywrócił się na dach. Ale zanim się wywrócił z samochodu, wypadła pasażerka. Młoda dziewczyna, która miała niezapięte pasy, została przez samochód przygnieciona. Kierowca oczywiście zginął. Miał prowiazd aż 1,5 miesiąca. Jeżeli taka akcja jest dobrze zrobiona, to ona trafi. Ale nawet jeżeli ona nie trafi do wszystkich, nawet jeżeli nie osiągnie takiego celu, jaki byśmy chcieli, to jeżeli tych akcji nie będzie, to znaczy nie robimy już nic. To wszystko, co przygotowali dziś reportaż.